Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i dzisiaj mamy nowy sklep i nowe skiny, wraz ze mną jest Young Miki. No cześć. Znacie go chyba ze śpiewów Mam Tę Moc itp. itd. Fajne piosenki śpiewa na live'ach. I mamy dwa skiny, Hime i Musza. Musza, taka, no nie, dobra. Zacznijmy od Muszy. Bardzo słaby skin. Facet, backblink do dupy, za przeproszeniem, brzydka flaga. 2000 fałdolców i to jest taki jakby drugi Wukong, tylko w innych kolorach. No nie do końca mi się to podoba, nie kupuję go. A wiecie, że ostatnio kupuję bardzo dużo skinów, tego nie kupuję. Hime. Z drugiej strony Hime. Bardzo ładny backbling. Kot z kataną. Skin świetny. Zobaczymy go zaraz w grze, ocenimy. Bardzo mi się podoba, też 2000. Do tego mamy koci pazur, zbierak, 800 fałdolców kupiony i lotnie za 500, to są te zwykłe lotnie, tylko inne kolory i jakieś tam efekty. Zobaczymy też w grze. I teraz tak, mamy do tego nową emotkę Price the Tomato. Jak to się nazywa, Young Miki, po polsku? Chwała pomidorowi. Chwała pomidorowi, czyli nasz ulubiony skin, tak? Emotka bardzo fajna, taka trollowata trochę. Do tego mamy skina Komando za 800 fałdolców i jest on fajny. Minimalistyczny, tryhardowy, bardzo fajny skin. I pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć odblokowane zadanie do pomidorka, żeby odblokować jego głowę, tak jak w poprzednim odcinku, link w opisie, to musicie kupić pomidora niestety. No bo po co odblokować głowę do pomidora, skoro go nie mamy. Okej, okay, lecimy na plac zabaw, wszystko ustawione jest, okej, okay, lecimy i pokazujemy skina. Lecimy, nie śpimy. Lecimy, nie śpimy. Po co mi jest Young Miki potrzebny? Zaraz wam pokażę w gierce. Dobra, skin prezentuje się według mnie świetnie. Kolory niebiesko-złoto-czarny. Sztos. Tyłek? Może być. Dobra, lecimy na pomidorowe. Lecimy na pomidorowe, zaraz wykorzystamy Young Mikiego znowu jako królika doświadczalnego i pokażę wam wszystko. Zacznijmy od lotni. Ja już sobie wyskoczę. Lotnia otwiera się jak normalna lotnia, ma taki koci znak i kocie łapki po bokach i ma żółte smugi. Powiem wam szczerze, naprawdę ładna lotnia. Z tymi żółtymi smugami fajnie dodali. To mi się podoba. Naprawdę sztosiwo. Dobra, lecimy. Young Miki, zmień proszę drużynę, jak wylądujesz. Co mam zrobić? Zmień drużynę na jakąś, żebyśmy mogli się bić. Aha, okej. Dobra, lotnia bardzo fajnie wygląda. Za 500 fałdolców, ostatnio mówiłem, że ta Glow Stick chyba to się nazywa, albo Glow Glider, coś takiego, jest fajna, ale ta jest dużo lepsza, według mnie. Bardzo ładne kolory, fajne te smugi żółte. Dźwięk normalny. I teraz tak, pierwsze jak Miki zmienia drużynę, musimy oddać chwałę pomidorowi oczywiście. Gdzie jesteś? Pod pomidorkiem. A, widzę. Ale kozak. To siwa. I teraz tak, zbierak. Zbierak ma dźwięk takiego cięcia, ale nie kuje to w ogóle w uszy, więc zbierak fajny, nawet ładny i tak. Fajnie bije i chodź na chwilę. A i w ciało jest takie cięcie z uderzeniem jakby dźwięk. Czyli nawet spoko. Może być. Weźmy sobie skrzynkę. Aha i bardzo często mnie prosicie w komentarzach, żebym pokazywał z różnymi tańcami skina, dlatego zaraz pokażę jeszcze tańce. Dobra. Ja miałem pokazać tańce. Uwielbiam to robić. Dobra, i teraz tak, mamy True Heart. Lubicie ten taniec? Fajnie wygląda. Dab średni jest. Workout. Aha, i nasz nowy taniec. Boogie Down się nazywa? Tak, Boogie Down. Jest. O nie!
Boogie Down, fajny taniec. Boże. Dobra, za czat, Jezus, widzowie moi kochani, za znędzanie się nad Jank Mikim poproszę łapeczkę w górę, bo wy też to lubicie. Więc łapeczka w górę, jeżeli dobijemy bardzo dużo łapek w górę, to może kupię tego faceta też. Bo mówiliście, żeby nie kupować, ale... Nie, to jest zła motywacja, skoro nie chcecie, żebym kupił. To jest zła motywacja, skoro nie chcecie, żebym kupił tego faceta, to nie. To jeżeli... dobijecie dużo łapek w górę... to wrzucę odcinek z gierką z tego skina. Dobra, ze znęcanie się nad Young Mikim to chyba łapa w górę musi być. Musi być. Dokładnie. Dobra, czat. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają backblingi i skiny do tego backblinga. Skin bardzo fajny, polecam. 9 na 10. Naprawdę. Backbling też 9 na 10. Nie jest idealny, ale jest bardzo fajny ten backbling. I teraz tak. Pierwszy mamy skina z innymi backblingami. Zobaczmy. Nie. Bambus w sumie spoko, pasuje stylistycznie. Nie. Może być tarcza, chociaż chyba nie ten okres. Nie, nie. O właśnie, czy ja mogę strzałkami to robić? Mogę, o. Strzałkami polecę. Nie, nie. Może być. Nie. O, super, plecak kruka super wygląda. Wiem, że większość z was ma kruka, więc polecam. Flagi super wyglądają. Czerwona tarcza nie pasuje kolorystycznie. Skrzydła super. W sumie wiecie, że skrzydła super. No ten plecak to wiadomo. Tonet pasuje od Kryteriona. Aż dziwne. A to chyba tylko przez kolor. Dobra, tak jak coś będzie takie średnie, to po prostu przelecę. Tu jeszcze mamy to. Nie. Butla. Może być. Ten biało-czarny bardziej pasuje niż ten biały. Ale nie do końca pasują według mnie. Przez kolor. To nie, to nie. To w sumie na siłę. To nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. 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 Może być. No mało backblingów pasuje. Chociaż te główne backblingi pasują. Ta tarcza też super. Główne backblingi pasują, dlatego weźmy sobie ten backbling i zobaczmy na innych skinach. I teraz tak. Tu niestety nie mogę strzałkami, bo muszę obracać. Czekajcie. No, muszę obracać te skiny niestety. To jest lipa troszeczkę. Czarny rycerz? No nie. Karbid fajnie wygląda z tym. Tutaj spoko. Spoko. Super. Może być. Powiem wam szczerze, fajny taki kot na, z mieczem na plecach. Fajnie to wygląda. Zresztą się rusza. Dobra, przelećmy dalej. Omen na przykład nie. Tutaj spoko. Tutaj absolutnie nie pasuje. Nie. Kruk. Nie. Co tu mamy? To. Pasuje ładnie. Tutaj. Ładnie. Za dużo tych skinów już do odcinka jest. Niedźwiedź. W sensie niedźwiedź. Boże. Miś. Może być. Tutaj idealnie pasuje. I teraz tak. Biali motocykliści mogą być z tym backblingiem. Mogą być. Disco specjalistka. OK. PS4. Może być. Może być. Tutaj pasuje idealnie do mojego ulubionego skina. Do tego pasuje super. Do tego w sumie większość pasuje. Do Sushi Mastera idealnie. I miałem pokazać jeszcze pandę. Ktoś mnie prosił. Jakiś słabiak mnie prosił. Gdzie mam pandę? Panda jest legendarna, zapomniałem. I do pandy kolorystycznie delikatnie nie pasuje. Więc do pandy nie. Ale do tego drugiego mi się ok. No to co? Zobaczyliśmy wszystko. Mam nadzieję, że sprawdziliście sobie na tym odcinku, czy ten skin się opłaca do kupienia, czy możecie go kupić, czy podoba wam się i tak dalej. Kilo wlotnia to samo. Możesz mi się nie wtrącać w wideo, mój przyjacielu? Dziękuję. Dobra, jeżeli chodzi o muszę, nie wiem jak to się czyta dalej, nie umiem tego przeczytać, to nie polecam. Naprawdę backbling i skin jest ble.
Jak Miki, podoba ci się ten facet? Nie, Jezu, ja tylko babki lubię. Czy jak Miki nie jest homo, okej. Jeżeli chodzi o babkę, to tak jak mówiłem wcześniej, czyli już ocenę dałem. Babka według mnie 9 na 10, bardzo ładne kolory, bardzo ładnie wygląda. I backbling też taki 9 na 10, bardzo fajny backbling. Więc polecam. W takim razie pamiętajcie o subie. Przypominam o konkursie, że co 1000 subów rozdaję 1000 fałdolców dla innej osoby, którą losuję na czacie najczęściej i też z filmików. Więc teraz rozlosujemy może z tego filmiku, bo dzisiaj losowałem na czacie dwa razy. No, dzisiaj weszło 3000 subów prawie. Więc teraz losujemy z filmiku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Jak Miki, też się żegnasz, czy nie? Tak. Cześć, cześć. Dobra, do zobaczenia, narka.